Witajcie w nowym odcinku Szafy Fana. Pora przenieść się do Stanów Zjednoczonych i pogadać chwilę na temat Chicago Fire. Najpierw jednak prośba ważna dla rozwoju kanału. Przekonajcie kolejnych znajomych do subików z dzwonkiem dla mnie. Nazwa zespołu pochodzi od wielkiego pożaru Chicago z 1871 roku. Najpopularniejszy przydomek drużyny z Wiecznego Miasta to Strażacy. Już w swoim pierwszym sezonie zdobyli dublet MLS Cup i US Open Cup. Głównymi barwami zespołu są czerwony i biały. W historii drużyny Fire przewinęło się wielu polskich zawodników. Dwóch frankowskich: Przemysław i Tomasz, Roman Kosecki, Krzysztof Król, Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny, a teraz Kacper Przybyłko. No a to nie koniec, bo w ich barwach gra rewelacyjny nastolatek Gabriel Słonina, który przecież jest przekonywany do gry w naszej reprezentacji. Co ciekawe, Piotr Nowak został pierwszym zawodnikiem w galerii sław klubu, do której należy obecnie zaledwie 8 graczy. W 2019 wymienili w herbie soccer na futbol. Co ciekawe, spotkało się to z negatywnymi opiniami zarówno kibiców, jak i dziennikarzy. Swoje mecze rozgrywają na Soldier Field. Na mecze przyjść tu może 61,5 tysiąca widzów. Ich maskotką jest dalmatyńczyk Sparky. A teraz czas na moją koszulkę Chicago Fire z kolekcji. To domowy model z 2019 roku. Mamy tu herb klubu, logo sponsora technicznego Adidasa oraz sponsora głównego od koszulek. Na tym czerwono-białym modelu nie brakuje trzech pasków Adidasa, choć pionowych. Ogólnie to model AeroReady o rozmiarze XL. Mamy i bardzo ładną metkę, bo z logo całej ligi MLS i naklejką odblaskową potwierdzającą autentyczność. Z tyłu bardzo ciekawy motyw, czyli najważniejsze budynki miasta. No i z tą koszulką to by było na tyle. Natomiast nie kończy się przygoda Szafy Fana z YouTube'em, przynajmniej jak dalej będziecie mnie wspierać subikami z dzwonkiem i łapkami w górę.